Siemanko. Z tej strony rolnik hodowca. Nie wiem, czy mnie jeszcze pamiętacie. Po długim, długim czasie w końcu nadszedł czas, kiedy mogę dla Was nagrać film z podsumowania budowy hali magazynowej. Hala, przed którą się znajduję, o wymiarach 15x30 w środku, czyli 450 metrów kwadratowych. Po zewnątrz wiadomo, troszkę więcej. O, tam słyszę, sąsiad pnie drzewo. Nie chcę, żeby ten film trwał zbyt długo. Postaram się w miarę krótko powiedzieć, co, jak przebiegała budowa oraz wytłumaczyć, ile to wszystko kosztowało. Może wejdźmy powoli do środka, będzie lepiej, troszkę ciszej. Tutaj Wam pokażę, że po prawej mojej stronie widzicie, jest gołe pole, praktycznie jeszcze plac budowy. Tutaj była stodoła i wiata, w której utrzymywana była młodzież. No ogólnie to jest, tak jak mówiłem wcześniej, budowa tej hali to jest tak naprawdę pierwszy z etapów takiej modernizacji gospodarstwa, którą chciałbym tutaj przeprowadzić. A więc tak, od początku. Otwieram właśnie wrota, drzwi przesuwne. Ogólnie wymiary, tak jak mówiłem, 15 metrów szerokości, 30 długości, 5,5 metra wysokość ściany, 7,80 czy 7,90 w kalenicy. Dach dwuspadowy. Może od początku. Jak widzimy, bo myślę, że to widać, hala jest na konstrukcji stalowej i tutaj nie było oszczędności. Nie ukrywam, że to pociągnęło, ta konstrukcja, po kieszeni, gdyż no, na konstrukcję poszedł słupy, to jest dwuteownik IP270. Wiem, że podobne konstrukcje robi się w przypadku budowy chociażby kurników, znaczy wiadomo, że dłuższe, szersze, i tam najczęściej stosuje się IP220, czyli dużo mniej stali idzie. Natomiast tutaj no, było trochę drożej, ale ktoś tam też mi tak polecił, żeby już na tym nie oszczędzać. No to jest niemalże pancerna konstrukcja i tutaj w takim budynku nie powinno się tutaj nawet za jakiś czas nic dziać. To tak, konstrukcja, tak jak mówię, stalowa. No zaraz Wam podam koszty, ale pociągnęło. Jeśli chodzi o wrota, to dwie pary, szczytowe wrota mniejsze, 4,5 na 4 i tutaj mamy 5, tam 30 chyba wyszło wysokości na 5 metrów. Najpierw był plan, żeby w ogóle nie robić tam tych szczytowych wrót, natomiast no, w trakcie już budowy wyszło, że jednak lepiej, jeżeli je zrobimy, będzie to wygodniejsze. A tak widzicie tutaj, jak leży kukurydza, woziłem teraz w suszarni kukurydzę, no to tam po prostu sobie zastawiliśmy big bagami z nawozem i okej. Natomiast jak w żniwa woziłem pszenicę, wjeżdżałem tutaj tymi dużymi wrotami, cofałem sobie tam, kipowałem i odjazd już tutaj bez kręcenia, bez nawracania. Nie chcę, tak jak mówię, żeby to trwało zbyt długo, więc pokrótce powiem, jak wyglądała budowa. Ogólnie, jeżeli ktoś się przymierza do takich inwestycji, musicie wiedzieć, że to trwa. To przede wszystkim i kosztuje, ale i trwa. Trzeba się liczyć z tym, że dokumentacji nie załatwi się w miesiąc, dwa czy trzy. Ja tak naprawdę wiedziałem, że chcę zacząć, tak? I po podliczeniu, ile to może kosztować, to też ciekawa sytuacja, zaraz do tego wrócę. Podjąłem decyzję o budowie w październiku 2020 roku. Natomiast pozwolenia, no bo wiadomo, trzeba projekt ogarnąć, wszystkie pozwolenia, no wszystko to trwa, tak? Ogólnie pod koniec czerwca 2021 roku dostałem pozwolenie i praktycznie z dnia na dzień już wszystko było przygotowane, żeby zacząć tutaj działać. Ogólnie zamysł samego budynku, przeznaczenie jego jest, to jak widać zresztą na ten moment, na cele magazynowe. Tu przede mną leży kubka pszenicy paszowej, tutaj z parametrem konsumpcji, tam kukurydzy. I na razie jest jak jest, natomiast plan był, żeby tej nadchodzącej zimy wymurować wyższe słupki, bo słupki mówię, murki oporowe, bo tutaj jest 1,30 m murek oporowy, z tym, że też tu pancerna konstrukcja, poszło kupę stali, jest zatopiona i same te murki wyniosły no dużo kasy, zaraz o tym powiem. Ale no, docelowo może kiedyś będzie jakaś ładowarka. Chciałem to zrobić porządnie, bo w razie wiadomo, dopychania jakąś łyżką czy czymś, żeby to zaraz nie się nie pokruszyło, nie popękało.
A teraz będę chciał wyżej wymurować to z bloczka. Można powiedzieć, że no, tam znajomy się podjął, że mi to zrobi, ale no wiadomo, no, był plan, że po nowym roku się sprzeda trochę pszenicy, ewentualnie kukurydzy. No ale na razie przy tych cenach zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na razie musi leżeć, zobaczymy z czasem. Ale po kolei chronologicznie. W 2021 roku w czerwcu zaczęliśmy budowę. Tutaj mam zeszyt, taką ściągę, co ile kosztowało. Bo wiadomo, no faktury raz, że są u księgowej, dwa, że no, nie będę ich nosił ze sobą. Ogólnie wszystkie ceny, które wam tutaj teraz podam, są cenami brutto. Ja jestem VAT-owcem, przed budową hali przeszedłem na VAT. Także no wiadomo, że ten VAT to został mi wrócony, tak? No i tak, pomijam już takie drobne wydatki jak mapy, no projekt to koszt około 5000 zł. No wiadomo, że 2021 rok był, nie wiem jak jest teraz, ale bardzo duże skoki były ceny, jeśli chodzi o materiały budowlane. No i w tym też niestety stali. Sama stal, jeśli chodzi o, tutaj mam zapisane 2 tony pręta żebrowanego 12, no tam troszkę tego pręta zostało, ale to 10 000 zł. Konstrukcja stali, sama stal na konstrukcję 78 600 zł. To jest cała stal, to znaczy słupy, ale też na łaty, to na wszystko. To co tutaj widzicie, cała stal, tam było bodajże 28 ton tej stali wtedy, to na dwóch autach przywieźli. To koszt, oczywiście nie wyglądało to tak jak teraz, tylko były długie słupy, potem były docinane przez wykonawcę, spawane i tu już ustawiane ładowarkami, tak? Najpierw trzeba było przygotować teren, bo tutaj to też trzeba by zacząć od tego, że hala jest taka jaka jest, powinna być troszkę większa, na co mi też zwraca uwagę Kula, żeby lepiej było, żeby zrobić ją szerszej. Rzeczywiście, gdyby ona miała 18 zamiast 15 metrów, byłoby większe pole manewru w środku, bo tak to jest, nie ma się co oszukiwać, za wąska, żeby w środku się kręcić z przyczepami. Natomiast u mnie, czego może nie widać, jest bardzo duży spadek terenu. Za halą praktycznie na 5 metrach odległości mam 2,5 metra uskoku. No to świadczy o tym, że naprawdę trzeba było przywieźć tutaj dużo towaru, zagęścić go, żeby można było taki obiekt w tym miejscu postawić. Każdy kolejny metr dalej, no bardzo by podnosił koszty tej budowy, tak? Ze względu na rozpiętość budynku nie wystarczył jeden kierownik budowy, musiał być inspektor i kierownik. No wiadomo, to wszystko są jakieś tam setki złotych, tak? Geodeta, no tutaj mam po kolei jakiś tam zakup strzemion i tak dalej. No ale taki z konkretniejszych wydatków, no to beton na fundamenty, na stopy 12800, 42 metry sześcienne. Jakieś tam marki były gotowe, kupione, to też ponad 2000 zł. I murarz, no za wylanie betonu, przygotowanie przede wszystkim placu budowy, tak, zagęszczenie terenu, wylanie i wmurowanie marek około 10 000 zł. Wiadomo, że trzeba było pomalować, no bo stal nie przychodzi tak jak teraz, trzeba było ją zabezpieczyć i pomalować. Jakaś tam farba zielona, oliwkowa, najtańsza jaką się udało kupić. No tak jak mówię, nie będę wszystkiego wymieniał po kolei, bo to niby drobne kwoty, ale podam na koniec ile to wyszło. No i tutaj pierwszy etap został zakończony we wrześniu 2021 roku. Pierwszy etap wyglądał tak, że była postawiona konstrukcja i tyle, tak? Nie było jeszcze murków oporowych i nie było przede wszystkim no, ani ścian z blachy, ani dachu, ani posadzki. I tutaj koszt, a nie, przepraszam, bo tutaj już będzie z murkami oporowymi, bo murki robiliśmy potem na przełomie wrześni-październik ubiegłego roku i mam podliczone ile to razem wyszło, bo to jest zamknięcie 2021 roku z postawieniem już konstrukcji, z robocizną wykonawcy hali, murarza, no i z tymi murkami oporowymi, które mówię, że wyszły naprawdę drogo, wyszło razem 201 400 zł. To jest oczywiście kwota brutto. Tak jak mówię, no nie będę po kolei rozbijał kto ile co. Mniej więcej powiem, że 35 tysięcy wziął wykonawca za postawienie konstrukcji. No z wyspawaniem wszystkiego oczywiście, tak? Z malowaniem to było na jego stronie. Po jego stronie, zabezpieczenie konstrukcji też. Następnie dalsza część prac miała miejsce, tak zerkam, bo miał tam ktoś przyjechać, ale jeszcze nie widzę, żeby ktoś był. Dalsza część prac to już jest to zima, można powiedzieć, bo w lutym tego roku zaczęliśmy. Miałem naprawdę bardzo fajnego chłopaka i mogę wszystkim go polecić, jeśli chodzi o
znaczy dekarza po prostu, tak? Facet, który tutaj lokalny, tak trochę z przypadku, bo z ogłoszenia na niego trafiłem, ale naprawdę rzetelnie podszedł do tematu. Wycenę zrobił mi no, dużo, dużo poniżej innych firm, jak zbierałem oferty. I też gdzieś tam potem jeszcze jakieś poprawki mi robił na domu, bo tam jakieś przecieki były przy kominach, także naprawdę no, sprawnie robi, dobrze i nie zdziera, bo niektórzy, jak się słyszy o tych cenach, no to po prostu jest jakaś paranoja. W każdym razie, no wiadomo, sam zakup blachy, blacha na dach jest z antykondensatem, 0,7 grubości, no srebrna, tak, czyli alucynk. Natomiast na ścianie mamy kolor brąz, 0,5 grubości, blacha cienka, T18 na ścianę, wszyscy mówili, i tak jak na razie widzę, wystarcza, nie trzeba nic lepszego. Łącznie blacha 50, praktycznie 6 tysięcy złotych brutto. No i wiadomo, wkręty, obróbki, rynny, to też się uzbierają potem tysiące. Dekarz łącznie za wszystko wziął niespełna 30 tysięcy złotych, z tym, że tak jak mówię, oprócz tutaj tej inwestycji jeszcze tam nam robił obróbki na kominach przy domu, ale i tutaj zeszło się praktycznie we dwóch, robili półtora ponad miesiąca, prawie dwa. Blacha też nie do końca była docięta tak, jak była zamówiona, więc też mieli troszkę zabawy, żeby to poprzerabiać, też jakieś drobne tam wspawania musieli robić. No mieli trochę takiej zabawy, która nie była przewidziana, ale naprawdę jestem z nich zadowolony. No i co dalej? Potem zostało zrobić wrota, to jakby odrębnie spawacz mi wyspawał, inny po prostu człowiek, a chłopaki mi też to obili potem blachą, obrobili. No i na koniec została nam w kwietniu, jak był siewy kukurydzy, była lana posadzka. Posadzka B25 beton, 18 cm grubości, oczywiście wcześniej zagęszczona pospółka. Oczywiście porządna folia pod posadzkę, sama folia to wyszedł koszt blisko 2000 zł. Posadzka, no wiadomo, zaciągnięta, wyszlifowana, ponacinana. No ogólnie jestem zadowolony z tego, jak to wygląda na ten moment. No ale co do kosztów, bo jakby chciałbym to przede wszystkim wam przedstawić. Więc samo pokrycie. Mówię tutaj łącznie o kosztach blachy z robocizną, samo pokrycie dachu oraz ścian blachą, zrobienie wrót, no ze wszystkim, z szynami, bo wiadomo, drzwi są przesuwne i tak dalej, łącznie z posadzką na gotowo z robocizną wyszło 137 tysięcy złotych, co razem daje nam kwotę, tutaj mam zapisane zresztą, 340 chyba widać, 340 380 złotych. To wyszła kwota brutto. Tak jak mówię, ja jestem VAT-owcem, więc od tego 20%, no praktycznie na wszystko były faktury, więc 23% VAT-u, zarówno na robociznę, jak i na materiały, 23% od tego sobie odliczyłem. Wiadomo, w pierwszym momencie wydaje się to dużo. Ja powiem szczerze, jak byłem przed rozpoczęciem, tak, byłem zdecydowany na postawienie takiego budynku, ale przed rozpoczęciem budowy, to gdzieś tam liczyłem sobie, że uda mi się zamknąć te ceny, uda mi się zamknąć tą budowę w 200 tysiącach złotych, żeby to wyglądało tak jak teraz. Natomiast potem wiadomo, w styczniu 2021 roku wystrzeliły te ceny, chociażby stali, potem zaczęło drożeć już wszystko. Tu na przykład beton był w kwietniu po 200, bodajże 60 zł i praktycznie udało się wynegocjować tu z betoniarnią lokalną, że transport i pompa była w cenie, czy tam było jakieś 100 zł symboliczne dopłaty. Natomiast tu ostatnio kolega sobie zalewał kawałek, utwardzał podwórka, to 300 zł czy 320 już płacił za B25 beton i 400 zł za każdą gruszkę za transport. Także no te ceny wiadomo, że się zmieniają. Wydaje mi się, że w tym momencie, chociaż nie wiem, nie jakby na bieżąco nie jestem z cenami, ale wydaje mi się, że na ten moment w tych pieniądzach się nie postawi takiego budynku. Natomiast no gdyby ktoś się orientował, to mówię, no u mnie wyszło 340 tysięcy złotych brutto, z tym, że no tak naprawdę cała budowa, bo nawet ta blacha, która była kładziona w lutym, była kupiona jeszcze w ubiegłym roku na dach i na ścianę, więc wszystkie materiały były cenami ubiegłorocznymi. Natomiast robocizna wiadomo, że też drożeje, no ta inflacja nie sprzyja. Nie chcę tutaj w tym vlogu mieszać, mówić, co się dzieje na gospodarstwie, tak jak tylko mówię, no jest jeszcze bałagan, jakby można powiedzieć, że modernizacja trwa.
No powiem tylko, że był jakiś plan zakupu, jeśli chodzi o nową maszynę na gospodarstwo w tym momencie, w tym okresie w sumie, ale prawdopodobnie się wstrzymam ze względu na to, że jak widzicie, no jest tutaj kukurydza, jest pszenica, nie wiadomo po ile i kiedy to się sprzeda. No bardzo ryzykowne się stało, stały się poważne inwestycje w tym czasie przeprowadzane w gospodarstwie, tym bardziej, że wiadomo, że jeśli chodzi o finansowanie, to oprocentowanie kredytów jest bardzo wysokie, więc no nie jest to dla nas zbyt korzystne. Jeśli chodzi o pojemność tego magazynu, to jeżeli byśmy wymurowali na, no myślę, że docelowo chciałbym zrobić między 3,5 a 4 metry ścianę, tak naprawdę gdzieś tam te 800 ton bez żadnego ale powinniśmy tu zmieścić, jeśli oczywiście mowa o tym, że byłaby tu albo kukurydza, albo pszenica, albo nie wiem, cokolwiek innego, ale jeden rodzaj zbóż, tak? Nie trzeba było tego przedzielać i mówię już o zapchalniu totalnym, tak? Magazynu, czyli gdzieś tam pewnie te wrota trzeba było zastawić, najlepiej klockami Lego, tymi betonowymi, tamtymi wtedy wpychać, ile się da i wtedy tak, tak to powinno wyglądać. A jeśli chodzi na ten moment, no to tu jest tak plus minus liczone, bo nie wiem jak to widać w ogóle na kamerce. Być może tu wygląda, że kubka jest tej kukurydzy, być może, że jest sporo, nie wiem. Nie była ważona kukurydza, ale jak woziłem z suszarni, bo suszyłem sobie u kolegi, no to tu jest gdzieś w granicach między 140 a 150 ton tej suszarni, tej kukurydzy. Tu jest między 45-50 ton tej pszenicy, ta kubka paszówki. No i tu jest około 90 ton, nie wiem jak tam widać, około 90 ton jest tej, powinno być tej konsumpcji, a ile będzie, no to będę wiedział tak naprawdę jak sprzedam. Jeszcze jeśli chodzi o izolację, bo wiadomo, że trzeba odizolować murki oporowe, jeśli trzymamy zboże, no bo posadzka jest odizolowana folią, a murki by tam ciągnęły. Tutaj jest szlam izolacyjny, to się tak nazywa. Ogólnie substancja fajnie się sprawdza, natomiast bardzo trudno ją rozprowadzić po murku. No taka ciężka konsystencja. No spadało dużo nam na posadzkę, nie wiem czy to widać, ale przez to się brudzi posadzka. To jest na bazie żywicy, to się tak klei. Robiliśmy to przed żniwami w lipcu. Tak jak mówię, efekt fajny, bo rzeczywiście wilgoć fajnie jest odizolowana. To nawet podobno ludzie tym baseny sobie szlamują, powiedzmy. Ale bardzo trudne rozprowadzanie, a tutaj wam pokażę za wrotami. Tutaj jest produkt, który nazywa się folia w płynie. Też, bo tutaj wcześniej przed kukurydzą leżało pszenżyto, nic się z nim nie działo, także izoluje fajnie. Z tego co kojarzę, to sporo tańsze i to taka emulsja, która po prostu pędzlem się to rozprowadzało. Dużo szybciej, dużo prościej i naprawdę zdaje egzamin. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Na pewno o czymś zapomniałem. Jeśli chodzi o posadzkę, no to mówię, na razie jestem zadowolony. No było tu też jeżdżone ładowarką i tak dalej. Posadzka jest oczywiście, dylatacje są porobione, jest ponacinana. Na razie się nic nie dzieje. Ogólnie na ten moment z budynku jestem zadowolony, chociaż w tym momencie może się wydawać i mi, i wam, że inwestycja totalnie nietrafiona, bo w tym momencie, gdybym sprzedał pszenicę w żniwa, czy zaraz po żniwach, wyszedłbym na tym dużo lepiej niż magazynując do tej pory, tak? Co będzie z kukurydzą? Nie wiem. Na mokro sprzedawałem kukurydzę w żniwa po 950 zł. Tak mi średnio wyszła. Natomiast tutaj mamy suchą kukurydzę, która na ten moment, z tego co słyszę, jest po 1100 zł. Jak policzymy koszty gazu, energii, policzymy ubytek masy tej kukurydzy, no to mi wychodzi 1300 zł. Ten koszt, znaczy powiem tak, gdybym wziął 1300 zł dzisiaj za suchą kukurydzę, to równowartość by była tego, co mogłem sprzedać prosto z pola po 950, nie licząc przewożenia do kolegi na suszarnię, nie licząc przywożenia suchej i przede wszystkim własnej pracy. Także no cena 1100, więc dzisiaj gdybym ją sprzedawał, można powiedzieć, że jest taka, byłbym na niej po prostu stratny, tak? Podług tego, co mógłbym za nią wziąć, nie dokładając żadnej pracy ani magazynowania. Tak jak mówię, były jakieś plany, jeśli chodzi o zakup nowej maszyny. Na razie są one totalnie odłożone. Ze względu przede wszystkim na te ceny, na tą niepewność, zobaczymy co będzie dalej. Jeśli chodzi o nawozy, to w 80% mam kupione na przyszły sezon. Myślałem, że w 100%, ale
ale nie, bo też tam się zmieniło akurat jeśli chodzi o areał gospodarstwa, ale to nie jest, no nie chcę w tym vlogu o tym mówić. W każdym razie nawozy też zostały przepłacone, mocznik kupowałem po 4,5 tysiąca w lipcu, Saletrosan 3,5 chyba, czy 3600, Saletrzak 3400, więc no tak to jest, no niestety, no nie jesteśmy w stanie przewidzieć, no na ten moment mówię, no tak wygląda to jak wygląda, pewnie będą jakieś pytania, ja też na pewno wiele rzeczy pominąłem, przeoczyłem, przede wszystkim, znaczy powiem tak, no tak jak mówiłem, budowa tej hali jest jakby pierwszym etapem, tak, takiej modernizacji, którą ja bym widział u siebie w gospodarstwie i do której chciałbym doprowadzić. No i ten pierwszy etap, powiedzmy, że się udało, chociaż jeszcze jest prąd nierozprowadzony. Jest doprowadzony do budynku, lampy są kupione, ale nawet nie było, no nie było wcześniej czasu, bo powiem szczerze, że dzisiaj mamy 22 grudnia, zaraz święta, a my teraz 16 chyba, 16 w piątek skończyliśmy zdawać. Skończyli od nas zabierać buraki, jeszcze były prace po wykopaniu buraków w polu. Z kukurydzą długo walczyliśmy, bo do 3 grudnia, także no zeszło się z tym wszystkim. Zobaczymy jak z pogodą. Nie ukrywam, że początek stycznia jest przeznaczony na jakiś tam tydzień odpoczynku, po prostu, żeby wyjechać sobie gdzieś w góry odpocząć. A potem, jak tylko pogoda pozwoli, nie będzie dużych mrozów, to będę chciał ogarnąć tutaj sobie oświetlenie. No i co do kolejnych etapów, z takich, o których mogę powiedzieć, to wam tam uchylę, że tak powiem, rąbka tajemnicy. O dużych inwestycjach nie będę mówił, bo to zobaczymy, na co po prostu czasy pozwolą, bo jest jak jest teraz z tymi cenami. Ten budynek, który widzicie, czyli stara obora, tam było około 30 sztuk bydła, no już idzie po prostu do rozbiórki, dzięki czemu za oborą o 23 metry mam jeszcze do granicy, bo tutaj obora była jakby, to była jakby granica podwórka, starego podwórka, ten płot betonowy, jak widzicie tutaj jestem już dalej za płotem, tam z tamtej strony za budynkiem mam 23 metry od granicy, więc jak rozbiorę tą oborę, to praktycznie drugi, no jeszcze raz tak duże podwórko będę miał i to jest plan na wiosnę na pewno i na dniach przyjeżdża, jest zamówiony pewnie już po świętach płot i druga brama, duża, przesuwna, 8-metrowa, także no po prostu będę tutaj grodził i póki co chcę zgruzować ten budynek, także na ten moment powrotu do hodowli nie ma, a jak już zgruzuję ten budynek, tą starą oborę z lat 60. po dziadku, no to już na pewno nie będzie, bo w hali nie zamierzam trzymać zwierząt. No tam w garażach też na pewno nie będę tego przerabiał na zwierzęta, więc tak to u mnie wygląda. Jeśli będą jakieś tam pytania w komentarzach, to zachęcam, zadawajcie, podam też maila, jak jakieś konkrety, bo powiem szczerze, nawet taki miły w sumie telefon, jak kosiliśmy kukurydzę, jeden z was, z widzów, zadzwonił do mnie, ale nie wiem skąd miał numer, ale mniejsza o to. I właśnie podpytać o halę, o budowę, bo tak obiecywałem praktycznie od lutego czy od marca, że nagram jak to wygląda, jeśli chodzi o budowę, o koszty, a no nic nie było na kanale, więc teraz pożyczyłem od Dominika kamerkę, chciałem, żeby to jakoś tam było widać i postanowiłem nagrać. Na pewno trzeba się liczyć z tym, że jakby podejmując się takiej inwestycji, wiadomo, że jak każdej większej takiej budowy popełnia się jakieś błędy i coś byśmy zrobili inaczej, gdybyśmy robili to drugi raz. No ja przede wszystkim te wrota, dobrze, jestem zadowolony, że w trakcie to budowy wyszło, bo według projektu tutaj miała być w szczycie, też nie miało być wrót, tak jak mówiłem, dobrze, że one wyszły. Pewnie kilka rzeczy bym zmienił, jakieś tam przemyślenia mam, no ale to mówię, no gdybym tak wszystko po kolei się rozwodził i dokładnie opisywał, to kilka godzin opowiadania, no ale nie o to tutaj chodzi. Z grubsza chciałem powiedzieć, pokazać jak to wygląda, powiedzieć ile to kosztowało przede wszystkim, bo obiecałem, że się z tym podzielę. No i tu już uprzedzając komentarze, że taki szałas, tyle czasu, jakby nie wiadomo co to było. Słuchajcie, ja rozumiem, że ludzie budują, robią dużo większe inwestycje, za no, nieporównywalnie większe pieniądze. Budowa trwała, tak jak mówię, tak naprawdę ze wszystkim, z pozwoleniami, półtora roku to wszystko trwało, od pomysłu, można powiedzieć, do wejścia tutaj i wysypania zboża. Natomiast no tak akurat się udało, że
no, że po prostu bez złotówki kredytu udało się to zrobić. I tutaj nie mówię tego pod tym kątem, żeby się, nie wiem, pochwalić czy coś, tylko no akurat tak wyszło. Ubiegły rok, tak jak zawsze mówię, był dobry. Jeżeli jest fajnie, wychodzą nam plony, no to inwestujemy, tak, i to jest ta inwestycja. Można powiedzieć, że to jest w większości za zbiory z 2021 roku. To, co nam zostało z gospodarstwa, zostało zainwestowane w ten budynek. Ten rok jeszcze nie mam tak naprawdę rozliczonych buraków. Jeśli chodzi o kukurydzę, to już tylko tak nadmienię. Jeśli chodzi o kukurydzę, na mokro wyszło bardzo fajnie, bo plony u nas w regionie były dobre. Cena 950, no myślę, że super. Co wyjdzie z tą suchą kukurydzą, co wyjdzie ze zbożem, nie mam zielonego pojęcia, zobaczymy. Buraki powinny wyjść dobrze, bo plon był fajny. No ceny też, wiadomo, teraz mamy 50 euro za tonę. 16, chociaż u mnie nie było takiej polaryzacji wysokiej, była niższa, ale za to plon nadbił. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Plany na modernizację dalszą są, na rozwój gospodarstwa też. Jeżeli jesteście zainteresowani, dajcie też znać w komentarzach. Będę postaram się przynajmniej raz na jakiś czas wrzucić, co działamy i trochę wam pokazać, bo pojawiła się też nowa uprawa w gospodarstwie i to nawet sporo hektarów jest obsiane. No są jakieś tam zmiany, wiecie, jak rok się nie nagrywało nic, to jakieś zmiany są. Jeśli chodzi o areał, to jak mówiłem, dosyć duże zmiany. No jeśli chodzi o park maszynowy, praktycznie większych zmian nie ma, ale to póki co, no plany są, ale zobaczymy, co z tego będzie, a nie chcę mówić, jakie są plany, bo tak jak mówię, no nie wiadomo, jak z realizacją w tak niepewnych czasach. Na koniec chciałbym wszystkim życzyć zdrowych, spokojnych, wesołych świąt, bogatego Mikołaja, no i fajnie spędzonego czasu w gronie rodzinnym. No i wam, i sobie, i nam wszystkim z branży rolniczej dużo spokoju i jakiejś tam stabilizacji w tym przyszłym 2023 roku, żeby te ceny nawozów w końcu się ustabilizowały, spadły, no i żeby dalej nie spadały, a najlepiej rosły ceny płodów rolnych. Sobie i wam tego życzę i tak jak mówię, mam nadzieję, że się odezwiecie w komentarzach. Jeżeli chcecie, żebym coś nagrywał dalej, to dajcie znać. Jeżeli będą pytania odnośnie kosztów, czy konkretne jakieś odnośnie budowy hali, też piszcie. Najlepiej nie ukrywam, że na maila, bo gdzieś tam wtedy mam z wami lepszy ten kontakt niż w komentarzach. Mail będzie na pewno w opisie filmu. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się. Na razie i cześć.